Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley. Co tutaj otrzymaliśmy? Stone. No zawsze to coś. Tym bardziej, że Stone'a akurat teraz zbieramy. Ka jest ten trash, tu jest ten trash. To niech się trash dalej przerabia. Mamy dzisiaj duży zbiór, widzę. Podlewamy przy okazji. O, mam masę tych pomidorów na speedrun, a tam na fertilizerze już też będą pomidory rosły. Także bardzo fajnie. Te melony już też? Też. No, to dzisiaj mam ogromne zbiory. Że od tej strony bardziej zacznę. Jeszcze raz podlewaj to samo miejsce. Znowu trasza nam przerobił na stona. I bardzo fajnie. Tylko, że tym razem na tylko jednego. Akurat mi się pewnie skończy na ostatni. Ta. Skąd ja to wiedziałem? Zawsze mi się kończy na ostatni. Znaczy, no dobra, nie zawsze, ale wiecie o co chodzi. Biednemu wiadro w oczy i wiadomo co w dupę. Dobra, melony się zbierają całkiem, czyli coś trzeba będzie tu posadzić dzisiaj. W zasadzie czemu nie melony? Melonów musimy zebrać chyba 5 zł, jak się nie mylę. Wpadły mi jakieś złote, nie? Naprawdę lubisz podlewać kilka razy to samo miejsce. Taki syzyf trochę. A ta muzyczka jest naprawdę taka wesoła, fajna. Znaczy ja raczej nie jestem fanem wesołej muzyki. Lubię smenty i ciężkie melodie i tak dalej. Zresztą większość metalu się tym charakteryzuje, że raczej jest ciężka, smutna i smęcąca i w ogóle. No i chyba dwa razy podlałem tamto pole. No, dobra, na tą końcówkę już mi niewiele brakło. Dobra, tapery będą miały tam jakiś indykator na sobie, jak będą do zebrania. Teraz tak. A może to papryki trzeba było zebrać? Nie, melony. To dwie papryki mi raczej wystarczą. Złote. Was zostawiam na razie. Chociaż można by dzisiaj coś sprzedać. Jednego blueberrysa mam. Takiego. To sobie zostawię, jasne. Pomidora złotego też zostawię. Znaczy srebrnego, bo nie mam złotego żadnego. Się powoli zapełnia ta skrzynka, w ogóle to miałem wyciągnąć i tutaj wsadzić te pikle. Czyli tak, to pójdzie na sprzedaż, tego sobie zostawimy. O, tyle wystarczy, myślę. Pomidorów też z 5, melonów też z 5, resztę sprzedajemy. I z tym wszystkim mam szczerą, wielką nadzieję. Dobra, idziemy sobie odebrać. Z tym wszystkim mam szczerą, wielką nadzieję, że jutro już kupimy kurnik do budowy. Może dzisiaj. No nie zbierzemy raczej tak szybko tych. Okej, 8 slajmów zabić, jak najbardziej nam się to uda, choćby nawet przypadkiem.
weźmiemy sobie z 20 melonów, bo potrzebujemy złotych melonów w 5. Więc trzeba troszeczkę pójść w tym kierunku też. Dzisiaj raczej nie chyba że wejdziemy tylko na chwilę do tej kopalni. No nie jest to nierealne, żeby dzisiaj zdobyć budowę kurnika. Ale trzeba będzie się postarać. Chyba że na swoim własnym polu. Dobra. Aha, tylko że dzisiaj znowu nie mamy na niego pieniędzy, tak czy siak. Dobra, no to w takim razie idę obsadzić sobie pole. Hayley, chcesz kwiatka? Chcesz kwiatka. Zawsze chcesz kwiatka, jesteś łasa na kwiatki. Połowimy sobie chwilkę. Cały czas próbuję zdobyć ten... O, już widzę, że jakaś... Szalona ryba. Aż kurde. Może na tej kolejnej wędce to będzie już lepiej szło, ale te szalone ryby są po prostu... No szalone, no nie wiem jak je łapać. Trzeba by mieć niesamowicie dobry dryk już do tego chyba. Mamy trochę mało energii na pójście do Neronu, to mnie martwi. Ty nic nie dajesz. Znowu ta szalona. Nie, dobra, ta nie była taka szalona. Tam się jeszcze dało złapać. Sam fish. Chciałbym złapać parę rybek właśnie, żeby pójść do dungeonu i mieć zapas energii i leczenia. Rainbow trout. Chyba go potrzebowaliśmy do fish tanka akurat. A może nie? Albo Rainbow, albo Tiger Trouta potrzebowaliśmy. Green Alg też jak najbardziej spoko. Odpowiada mi i pasuje. No, przed jutrem i tak nie kupimy kurnika. Ponieważ potrzebujemy pieniędzy, ale na pewno kupę pieniędzy będziemy mieli ze sprzedaży tego wszystkiego dzisiaj. Co jest? Kolejny sunfish. Bardzo fajnie. Dobra, jeszcze jedną rybkę byśmy sobie złapali. I wybiorę się do dungeon. Jeśli ten Tiger Rainbow Trout jest do jakiegoś bundla, to od razu przejdziemy się po drodze wsadzić go tam do bundla. Jest perfekt nawet. O, i kolejny Rainbow Trout. Pokaż mi fish tank. To jest river. Tiger Trout, widzicie. Knight to na pewno nie specialty. O, mam Ghost Fisha, ale jest złoty. Więc wolałbym go tam nie oddawać. Jak się lobstery łapie i tak dalej, to nie wiem. Mam oystera. I kraba, czyli jeszcze jedną rzecz. Cokolwiek jedną z tych rzeczy bym musiał złapać. Was jeszcze ani jednego nie złapałem. Tilapia, snapper, tuna, sardina. No dobra. Aha, i tak jeszcze wrócę zasadzić te nasionka na szybko. A potem od razu lecimy do dungeonu. Górą pójdziemy, myślę, bo będzie szybciej. Chociaż po drodze chciałem... A nie, nie chciałem... O, proszę. Pine tar. Tu był balletim board i tu gdzieś... Tu jest maple syrup. To nie. To nie. Aha, czyli pine tar do niczego nam nie będzie... W sumie można to sprzedać i tyle. Chyba... A nie, dobra, tu jest jeszcze ten podlany kawałek. I tylko tyle was było?
7. Dobra. Mamy jeszcze chwilę. 4. 5. 6. 7. Ach, fertilizer. Dobra, to mi się już raczej nie przyda teraz. No, masę energii stracimy, ale jeszcze myślę, że te 25 kamieni zdołam zdobyć. O, więcej tego. Dobra, na razie. A zresztą sprzedam cały ten pintar. Zobaczymy, po ile on chodzi w ogóle. I lecimy szybko do dungeonu. Przydałby mi się lepszy mieczyk w sumie. Jeszcze te rybki w razie czego też mamy na sprzedaż. Aczkolwiek no 4000 na pewno dobijemy do jutra. To nie mam najmniejszych wątpliwości. I będziemy budować kurnik. Tylko i wyłącznie nam potrzeba. Jeszcze sobie motam tutaj, którędy to się szło. Jeszcze na kury musimy je być stać, ale kury chyba nie są takie drogie. A właśnie, i te mają maszyny też trzeba zrobić. No tak. Dobra, jakoś poszło z nimi. Ten naćpany. Dobra, może ja sobie tu będę używał też tych bomb czasem. Oj, dostałem z tej bomby. O, zajmę to, odkryję ten drew. Dobra, dawaj jeszcze jedną bombę. Jest, super, jeszcze 3 frozen geody, bardzo fajnie. O, super, szybko drabinka wpadła. Aczkolwiek zależy mi na kamieniu, więc na pewno się tu przejdę jeszcze. Super, 10. O, już mamy 40 ze sobą, czyli już w zasadzie nasz goal jest spełniony, ale mogę sobie na zapas jeszcze kamienia tutaj wziąć. Właśnie, mieliśmy 8 slajmów ubić przy okazji. Więc jak już są obok, to je ubijajmy lepiej. O, jeszcze byczułka. O, pusta. Już słychać nietoperze. Tu już wkurzacz. Aha, bo te kamienie teraz w sumie dużo szybciej rozwalamy. Zjedzmy sobie może po jednej rybce. Jeszcze mamy algę do zjedzenia w razie czego też. Nie chciałbym tu opaść z energii nagle, bo to też się źle skończy bardzo. Że w niego nie wchodzą te obrażenia ze szczególne. Jest kwarc, bardzo fajnie. Kwarcu też... No, odblokuj się. Kwarc też potrzebujemy. Z tym duchem to jest tydzień normalnie walki. No. A dwa goldory wyrzucił, to bardzo fajnie, bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba. Teraz znaleźć drabinkę jeszcze, o. Jak powiedział, tak zrobił.
daj mi pokój już. No, coś za szybko tą drabinkę odkryłem. A to dlatego, że już była drabinka i tak. O, fajnie, duch przy okazji padł. Jeszcze kolejna drabinka. Mamy pełny ekwipunek, tak? Czegoś na pewno będziemy chcieli się pozbyć z niego. Slime'a. Jade jak najbardziej możemy wziąć. Minerały są dość sporo warte. Batwingi też do wywalenia w razie czego. O! Co to jest? Tak wyglądało, jakby tam było jakieś przejście tajne, czy coś w tym stylu. O, robi się późno powoli. Ale jest plecaczek z węglem. Więc opłacało się tu przejść. Jest duży kamulec. Jest jakiś slime. Mam nadzieję, że wszystkie slimy się liczą do tego questa. Aha, nie wszystkie, czyli musielibyśmy zejść na jakieś niskie piętro i znaleźć 8 tych najzwyklejszych slimów. Ametyst. Inventory full. Więc zrobimy sobie tak. Zjemy algę. Zjemy ciebie też jeszcze. To łowienie dzisiejsze było w sumie tylko pod energię nastawione, także nie szkoda mi zupełnie tych ryb. To, że je sprzedać możemy, to tak mówiłem, że w razie czego, jakbyśmy ich nie zużyli. O, aczkolwiek nie wiem, czy uda nam się do 70 levela dojść, chociaż... Już tu jesteśmy. To myślę, że warto spróbować. No właśnie, super. Doszliśmy do 70 levela. Pięknie po prostu. Monster Slingshot. Master Slingshot. Ale te slingshoty mi się jakoś szczególnie nie podobały. Także szału nie ma. Ale dobra, zawsze to coś. Zawsze to 5 poziomów. Teraz trzeba jak najszybciej do domu zmierzać. Żeby jutro kupić budowę kurnika. Oj, nie wiem, czy będziemy mieli pełną energię. Czyż to dopiero chyba jak po drugiej wrócimy do domu. To nam się nie regeneruje do pełna. Tak, tak, tak. Wiem, że jesteś śpiący już. Czyli Ola tak deal 10% więcej damage'a. Albo częstsze kryty, ale to nam się też HP doda. Wezmę to. Proszę. Te blueberrysy są kupę warte. Wow, melony, ile warte. Pięknie. A to po setce. Nieźle do przodu. Przepraszam na chwileczkę.
Już jestem, przepraszam was. Niestety zeszli się ludzie do domu i wszyscy coś ode mnie oczywiście chcieli od razu. O, to drzewko jak już rośnie. Galu, zbieram dane. Na temat powiązania między coś z glebą i zawartością fruktozy w roślinach. W skrócie, potrzebuję świeżego melona z twojej farmy. Jeśli mi jednego przyniesiesz, będę bardzo wdzięczny. Jasne, jak najbardziej, dostaniesz ode mnie melona. Nie ma problemu. Nie ma problemu, chłopak. Melonów ci u nas pod dostatkiem. Hodujemy je z zamiarem wyhodowania jakichś złotych. No, widzicie, te sprinklery robią robotę i mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli całe pole już obsadzone tylko złotymi sprinklerami. Czy tymi quality, czyli jakościowymi, wysokiej jakości spryskiwaczami, tak. Żeby już nie mieć tutaj co rano żadnej roboty. Póki co to te parę pól tylko nam odjęło roboty. Aha, nie mam miejsca na tak inwentory full, bo poszedłem od razu spać, nie robiąc porządku z inwentorem. Ale to nie szkodzi. Zaraz się tym zajmiemy na spokojnie. Naprawdę, no już jesteśmy blisko tego, żeby era podlewania codziennego była za nami. Bardzo długo się robią te drzemy i tak dalej. Czy ma to tam jakiś sens, że niby powidła i tak dalej, no to nie jest coś, co się szybko robi dwa dni. Chociaż w sumie co ja tam się znam. Wiem tyle, że jak zalać ogórki octem, to tam się zrobią ogórki kiszone z czasem. No, jeszcze trzeba będzie dolać. Dobra, zróbmy sobie ten porządek w ekwipunku na szybko. Tak, po pierwsze, kamulce to kwarce są wszystkie do przetapiania. Geody, jade to wszystko na sprzedaż. Jest gold ore. Goldora mieliśmy, nie wiem, czy... O, wciąż jeden za mało na sztabkę, niestety. Sprzedajmy, co mamy. Aha, dobra. Tak, tak. Tak, tak. I tak. To wszystko sprzedajemy. Ty wracasz tutaj. Kwarce też tutaj. Teraz mi na kwarcach chyba zależy też trochę bardziej, chociaż no i tak nie mamy złota, więc te kwarce mi tam wiele nie dadzą. Podlewamy dalej, zbierzemy jeszcze. Dziwnie, nie? Że jeden blueberry, jeden melon. Tylko taki minimalny zbiór. O, kolejne drzewa, w ogóle kolejne drzewa wyrosły, trzeba będzie tapery na nie zrobić. Zaś mi się miejsce wykończy na dysku, dobra. Trzeba usunąć parę rzeczy. Dobra. Super, mam nadzieję, że mi się nie uszkodził ten filmik. Ani poprzedni, bo będę bardzo, bardzo niezadowolony. W zasadzie jeden melon dla Demetriusa. Ten slingshot. W ogóle tu mamy kamień też. Aha, weźmy od razu drewno, kamień. Coś tam jeszcze było potrzebne. Pewnie tylko drewno, kamień i pieniądze. A wolę wziąć wszystko, żeby potem nie żałować. Po prostu.
Mamy zapas pieniędzy. Zastanawiam się w sumie, czy na większy plecak nie będzie nas stać, ale większy plecak kosztował chyba 10 tysięcy. Więc takie coś mi się wydaje, że pieniężnie niestety nie jesteśmy w stanie. Może od razu Demetriusa znajdziemy tutaj. I dawaj, będziesz mi dziewczynko. O, da się z tobą pogadać. Co, z konewką się nie da? W ręce? Ej. No, ale... Nie chcę ulepszać domu, chcę konstruować. Tak jest, build. Teraz gdzie możemy postawić ten kurnik? Tak myślę i myślę i wydaje mi się, że tu będzie ok. Poprzestawiamy sobie część z tych rzeczy potem. Niech się tutaj robi kurnik. A właśnie, tego Demetriusa mieliśmy znaleźć i chyba właśnie idzie. Nie jedz go, tylko daj go Demetriusowi. Super. 8 slime'ów. Słabo to widzę, mam jeszcze geody. Przejdziemy się z tym od razu. Tam Abigail szła. A trudno, może Penny trafimy tutaj. Chciałbym się już tu na sensownie zająć tym kurnikiem, ale wydaje mi się, że na tym odcinku będę musiał skończyć nagrywać. Dla ciebie coś mamy? Nie. Nie, to chciałem wejść w ogóle. Że niestety będę musiał skończyć to nagrywanie i powrzucać te filmiki, zanim będę nagrywał dalej. Kończy mi się miejsce niestety na dysku. Fairystone. No, to jest na pewno coś... Dla Guntera to też Pirate. Pirate nie wiem, czy już nie mieliśmy wcześniej. I Aerinit. Nie wiem nawet, co to są za minerały. Świetnie, czyli mamy trzy nowe. Jedna nagroda tylko. No, kolejny obraz. Mógłbyś mi jakieś ciekawsze rzeczy dawać niż obrazy. Naprawdę. Z kwiatkiem na głowie. Patrzcie, nie podnosi tego kwiatka, nie trzyma go w rękach, tak jak... O, teraz się... Aha. Nie, po obrazie się bugowało przez chwilę, ale już się nie buguje. Po prostu nagle mu się kwiatek na głowie pojawił. Normalnie wszedł do autobusu facet z kwiatkiem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Takie polskie realia, nie? Wszyscy mi się tylko śmiali i wytykali palcami. A żeby coś powiedzieć, poratować, to nie, nie ma komu. Dobra, wstawmy sobie ten obraz gdzieś na ścianę. Chwila. Musiałbym zdjąć. Kurde, musi wisieć na ścianie. Super, znaczy, że to nie jest ściana. No tak jak mówiłem wam ostatnio, pamiętajcie, to jest sufit, to miejsce. No i mamy wpis do obrazów, które do niczego nam nie są potrzebne. Jest refite quartz, jest to... Tą maszynkę chciałbym przenieść gdzieś bardziej. A tu sobie ją dam. Niech przy...
przy niej będzie bębenek. To wszystko zejdzie jakoś poprzestawiamy, a kurnik myślę w tym miejscu nie będzie mi przeszkadzał. O właśnie, chciałem zobaczyć, czy mogę. Jeszcze tapery chciałem robić. 40 łuda, 2 copper bary. Nie mamy już łuda. Z energią też słabo stoimy. Jak to bym odłożył, to też. Rybka mam w razie czego do jedzenia. Mogę sobie batony narobić, przynajmniej kilka. Resztę odkładamy. Myślę, że dzisiaj też coś drewna jeszcze naścinamy, bo o ile kamienia narobiliśmy sobie zapasu, to drewna nie ma totalnie. Oj. Se wybrałem drogę. Najgorszą z możliwych chyba. Zobaczymy, czy już możemy kurczaki kupować, czy dopiero kiedy kurnik będzie ukończony. Czyli dopiero jutro będziemy mogli kupić nasze pierwsze kurczaki. To nie szkodzi, to nie szkodzi zupełnie. Tej trawy raczej nie chcę ścinać na razie, niech ona się rozrasta na spokojnie. Będziemy jej tak masę potrzebować, tego heja potem. O, ile motyli wyleciało z tego drzewa. Najpierw filc smaki zjemy, bo one dają zdecydowanie lepszą energię. No i dzisiaj ten dzień już chyba do końca spożytkuję. Mógłbym jeszcze połowić w zasadzie. Tylko chciałem te tapery zrobić, także chociaż trochę drzew bym chciał. Jeszcze ze 3 drzewa, pójdę coś połowić do wieczora. Na jakieś nocne łowienie by się trzeba zebrać w końcu, chociaż zwykle nocą to ja już nie mam energii. Aczkolwiek to się mocno zmieni, kiedy będziemy mieli już sprintery, tak? To się bardzo mocno odmieni. Dobra, tyle powinno nam na razie wystarczyć. Ile mam tego? 107 drewna. Okej. Zresztą te tapery... Aha, nie mam przy sobie copper barów, bo zaś odłożyłem. Ale dobra, spróbujmy sobie jeszcze troszeczkę połowić. W jeziorze jeszcze nie łowiłem dotychczas chyba ani razu. Także możemy tu znaleźć jakieś ryby, których wcześniej nie znaleźliśmy. Ponad 30 minut odcinek jak zwykle ma, jest George'a Cola. No tak to jest, ja lubię mieć te odcinki jakoś tak ściśle wyznaczone, tak samo jak przy This War of Mine, że robię odcinek trwający 2 dni i 2 noce. Tak tutaj też lubię odcinek, który trwa równe 2 dni. Wiem kiedy zaczynam, wiem kiedy kończę. Te śmieci też nam nie przeszkadzają, pewnie przerobimy je na jakieś drewno, czy cholera wie, no co można przerobić okulary. No lubię mieć takie równe odcinki, wiem kiedy zaczynam, wiem kiedy kończę. Witam was najczęściej z tym pianiem koguta równiutko. Najczęściej, bo nie zawsze. Ostatnio jakoś w jednym z odcinków wypadło tak, że na koniec odcinka było pianie koguta. No same śmieci. Jeszcze ani jednej ryby nie było. Może tu w ogóle ryb nie ma w tym bajorku. Trzeba iść do tego większego jeziora tam na dół. Dobra, widać, że się już ściemnia. No. Chyba nic z tego nie będzie. Ale to nie szkodzi. Zrobimy sobie tak 2-3 tapery, o ile mam aż tyle. No właśnie, jeszcze przy okazji to.
to. O, pięknie. Dobra. Dłużmy ten fiber. Pójdziemy z okularami tam. Do tej maszynki. Odłożymy te śmieci. Tutaj Georgia Cola się jeszcze może przydać. To na pewno tu pójdzie, to pójdzie tutaj. Koper na tapery. Tylko dwa tapery. No dobra, to nie szkodzi. Może na to drzewo, bo tu mamy mniej taperów na tego typu drzewku. Ok, jeszcze tutaj. A tu zabrakło mi drzewa. Dziwnie, może przypadkowo ściąłem. Dobra, co jeszcze mamy? Sap. Oj, nie, tego nie chciałem. To chciałem schować. Georgia Coles mogę zostawić. Drewno schowam. Spiceberry jelly. Aha, czyli z jakiego owoca robimy drzem, z takiego drzem otrzymujemy. No, bardzo logiczne. Zobaczę, co z papryki się zrobi. Nie, tu. Tutaj. Dobra, kurnik się buduje. Pojutrze będzie dopiero chyba zbudowany. O, i to by wychodziło na tyle. Zobaczmy w ogóle, jak jeszcze stoimy. Hayley nas teraz kocha najbardziej, lubi. Penny nas też już bardzo lubi. Maru, o, chyba jest blisko drugiego serduszka już. Lia, wreszcie się udało na niej wbić pierwsze serduszko. Abigail dalej ma nas w dupie. I może nawet dwa prezenty dostała w tym tygodniu. Mojko. Ten Jade jest kurde warty tyle co dwa ametysty. No fajnie. Jaki slime, solar essence. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam serdecznie dziękuję. Zapraszam. Jutro na kolejny odcinek i do zobaczenia. Cześć.